Lekcje i słodycze to świetne połączenie, o ile sorka nie zauważy. Co to za dźwięk? Niam! Ktoś tu się obżera słodyczami. Smakuje? Wiecie, że na lekcjach jest zakaz? No super! Ale lipa! Kiedyś przez was osiwieje. Już nikomu nie można ufać. Chciałbym zamienić słówko. Tylko grzecznie mi tu. Myślisz, że powie mamie? Hej! Możemy je odzyskać. Że co? Przecież sorki nie ma. Widzisz? Ale co? Wygląda jak kreda. Kumasz, są prawie identyczne. Ej, genialne! Muszę się spieszyć. Ułożę je jak kredę. I jedną. Sorka idzie. Uff. Dobrze. Kto przyjdzie do tablicy? Sofia, zapraszam. Jeszcze nigdy tak się nie cieszyłam. Ta kreda aż mnie woła. To działa! Co? Podwójna porcja! Ciekawe, ile zmieszczę. Sofia! Proszę mi to w tej chwili oddać. A było tak fajnie. A teraz marsz na miejsce. Skara nieboskie. Ej, nawet smaczne. Wyrobiłem się? Musiałem przybiec. Aż mi w gardle zaschło. Czy to była puszka? Wszyscy wiedzą o zakazie jedzenia. Czytać nie potrafi? Sorka naprawdę to zrobiła? To będzie naprawdę ciężki dzień. Moje usta są jak... papier ścierny. Ej, czy ja słyszę krople wody? Mnie mógłby ktoś podlać. Tutaj wszędzie jest woda. Nigdy nie byłem tak spragniony. Okej, odchodzę od zmysłów. Słuchacie mnie w ogóle? Słyszeliście to? Dziwne. Okej, to nie jest moja wyobraźnia. Okej. Nakryłeś mnie. Co to jest? Sprytne, nie? Też sobie zrobię. Voila! I co? Niezbyt. Włóżcie do środka swój napój. Przekręćcie zawleczkę i wrzućcie słomkę. Grunt to schować ją w kredkach. Puszka powinna być niewidoczna. Widzicie? Zdrówko za nieszablonowe myślenie. Ej wy! Uważajcie z tym patentem. Chyba zaczynam rozumieć matematykę. Aha, ja też. O, co jesz? Podzielisz się? To wyraz troski. Nie wiem, o czym ty mówisz. Chyba się pomyliłem. Chyba na pewno. Ha! Wiedziałem, że coś ukrywasz. Czas rozwikłać tę zagadkę. Jako Sherlock przekąska. Żadna przekąska mi nie umknie. Wystarczy najmniejsza poszlaka. Aha! Jest i poszlaka. Kolor i kształt papierka jasno wskazują na słodką przekąskę. Wszystkie kryją się tutaj. Nie! Tak! Twoja skrytka! Trzeba przyznać, że bardzo sprytna. Wyjmijcie najpierw krewki z pudełka. Następnie przetnijcie je na pół.
i włóżcie z powrotem. Widzicie? Wyglądają jak nowe. Zamknijcie opakowanie u góry dla niepoznaki. U dołu zobaczycie, że jest nieco miejsca. Wystarczy je wypełnić ulubionymi przekąskami. Owocowa guma będzie idealna. A jak? Na koniec zamknijcie opakowanie. Przekąski są bezpiecznie ukryte. Nieźle, Madison! A teraz działa! Dobra, rozpracowałeś moją skrytkę. Masz, zadowolony? Mój geniusz potrzebuje więcej cukru. Jesteś niemożliwy, Jake. Za to guma jest niemożliwie pyszniutka. Niektórzy z nas mają niezbyt smaczne zwyczaje. To chyba niedobre dla zębów, co? Kolejny do wyrzucenia. Ten jest w porządku. Fuj! Ty naprawdę masz problemy, Lizzie? To nie są zabawki do żucia. Nawet o tym nie myśl. W sumie to mam pomysł. Zaraz zrozumiecie. Weźcie długopis. I pianki. A potem je połączcie. Patrzcie na ten smakołyk. Lizzie, dla odmiany pożuj to. Żegnaj plastiku. Teraz mam coś lepszego. Spróbujmy. O tak, o wiele smaczniejsze. Miałaś super pomysł, Luna. Hej, Kate. Co rysujesz? O, fajna plaża. Chcesz trochę? Za wolno. No weź. Proszę. Lipa. Ach tak. To posmakujesz zemsty. Wyciągnijcie kilka farbek. I weźcie gumę w tym samym kolorze. Zdejmijcie papierek i zróbcie kulkę. Teraz połóżcie ją w miejscu farbki. Trzeba będzie docisnąć. Gotowe! Nie chcesz się podzielić? To muszę zjeść to. Nie jedz farb, Kate. Nie, 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 bo zwymiotujesz. Dosyć tego. Trzymaj. Częstuj się. Dzięki. Aha! Żartuję. Dzielenie się jest fajne, Jen. O wiele smaczniejsze od farbki. Skąd ona ma tę watę cukrową? Ej! Na czym to ja? Ale jesteś skąpa. No weź! Może nie zauważy. Co przegapiłam? Ale nuda. Mogłam coś zjeść przed wyjściem. Nic straconego. Moje ulubione chipsy. Już mi ślinka cieknie. Czy jest coś lepszego niż... Co? Znasz zasady. Przepraszam. Zaczekam na przerwę. Tylko nie to. Nie masz zamiaru się słuchać? Nie. To wyjdź. Dobrze. Zjem gdzieś indziej. Głupie te zasady. Mam tu umrzeć z głodu? Zaraz, gdzie mój segregator? Uda mi się coś w nim schować? Tak! Opróżnijcie paczkę chipsów. I odwijajcie ją w ten sposób. Musicie ją całkowicie odwrócić na drugą stronę. Weźcie dwa klipsy. I przyczepcie do spodu. Włóżcie do środka chipsy. Zawińcie paczkę. I zabezpieczcie kolejnym klipsem.
Teraz załóżcie na koła segregatora. I zamknijcie go. Jestem genialna! Zachowaj pozory. Bella? Nic tu nie mam. Dobrze, niech będzie. Szkoda, że pani Appleby nie wie, że Bella ją przechytrzyła. Tylko chrup po cichu. Widziałam to. Co takiego, Betty? Szkoła. Idealne miejsce na naukę i jedzenie przekąsek. Mogę jednego? Ale hojna. Mam jeszcze coś innego na ząb. Widzisz? Nie rozumiem. Czy ty właśnie zjadłaś książkę? To krem waniliowy. Zawsze myślałam, że służą do czytania. Czego to nie wymyślą? Zobaczymy. Przepyszne! Kto by pomyślał, że tak lubię matmę?